Hejka, jestem Rozelka i witam Was w kolejnym odcinku na moim programie. Dzisiaj będziemy wspominać 2016 rok. Zaczniemy od słoiczka wspomnień, który jak widzicie się trochę rozwala, a jego historia jest taka, że on został założony w połowie roku, dlatego jest taki malutki, ale i tak jest dosyć mocno wypchany. Pierwszą rzeczą jest wierszyk, który kiedyś napisałam na język polski. Kolejna rzecz, co już wiem co to jest kartka z instrumentami, też ze szkoły na pracę z muzyki. Dostałam 6, więc nawet dobrze poszło. O, kolejna to znowu kartka też ze szkoły, ale tym razem z testu na temat Hobbita. Tu jest kartka, gdzie sobie zapisałam, bo w tym roku przeszłam do zaawansowanej grupy na zajęciach tanecznych, a tańczę generalnie hip-hop. A to jest karteczka, którą dostałam od mamy, tak przy śniadaniu, jak szłam do szkoły. Jak teraz się dowiecie pewnie, chodzę do harcerstwa, jestem harcerką. I w tym roku pierwszy raz zrobiłam wpis do naszej szczepowej kroniki. To jest karteczka, jak moja mama wyszła do pracy i mi zostawiła, co mam zrobić i generalnie, że mnie kocha. Tą rzecz akurat miałam przy prezentacji również na muzykę. Wszystkie sobie z koleżankami przypinałyśmy to tutaj, akurat tutaj do włosów. I robiłyśmy ją o włosach, dlatego są barwy włoskie. To jest samochodzik, który świeci i jest z Energylandii. Zawsze było to moje marzenie, żeby pojechać do takiego parku. I w tym roku tam pojechałam w wakacje. I w takich grach wygrałam właśnie taki samochodzik. Kolejna rzecz to jest moja na brudno napisana właśnie test, bo mieliśmy dwie kartki. Kolejna rzecz to jedwabna chustka, którą dostałam od mamy na urodziny. A tu jest opaska z obozu mojego tanecznego. A tu karteczka już tam moich. To znowu zapisałam sobie, że byłam w Energylandii, co naprawdę było moim wielkim marzeniem i marzyłam już to tak długo i się bardzo cieszę. Tu mam zapisane, że byłam na jednym koncertów, gdzie udało mi się zrobić moje wymarzone zdjęcie z jedną gwiazd. W tym roku również przeniosłam się do innej klasy. Przez 2 lata byłam w klasie sportowej. Byłam w klasie A, a teraz jestem w D. I tu już jest ostatnia z karteczek, niestety. I na tym koncercie również udało mi się zrobić zdjęcie z Olciak. To na tyle. Jeśli Wam się spodobało i może byście chcieli jeszcze coś takiego, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco i zostawcie w komentarzu swoje wspomnienia w 2016 roku. Pa!